Minęło niespełna półtora tygodnia od rozpoczęcia naboru wniosków w ramach programu Rodzina 500 Plus na nowy okres świadczeniowy. Jak się okazuje, wielu rodziców i opiekunów taki dokument już złożyło. Od pierwszego lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o przyznanie 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Do tej pory wpłynęło ponad 1 300 000 takich wniosków, obejmujących ponad 2 miliony dzieci. To wspaniały wynik cieszę się, że Polacy tak dobrze sobie radzą z wnioskowaniem o świadczenia online. To naprawdę proste i wygodne rozwiązanie, a w czasie pandemii najbezpieczniejsze. Mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Malonk. W tym roku wnioski można składać wyłącznie online. Można to zrobić za pośrednictwem portalu Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, platformy usług elektronicznych ZUS lub bankowości elektronicznej. Osoby, które złożą wniosek na nowy okres świadczeniowy do 30 kwietnia, pierwszy przelew na konto bankowe otrzymają do 30 kwietnia.